Cześć, witam serdecznie. Wojtek Pietraszek, kanał Rockday, moje przenośne studio nagrań w samochodzie. Gramy, nie śpimy, targamy struny. Chciałbym tylko przypomnieć, że zachęcam Cię do ćwiczenia codziennego. Codziennie wziąć gitarkę 30 minut, 20 minut, 15 minut, 25 minut. Ustawiasz minutnik, na przykład na 25 minut, i wykonujesz konkretne ćwiczenia, na przykład raz, dwa, trzy, cztery, w poprzek gryfu, wzdłuż gryfu, poprzek kątnej gryfu. Na przykład 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Wzdłuż gryfu, poprzek kątnej, w poprzek gryfu. Możesz każdy z tych ćwiczeń ustawić, na przykład, że grasz 5 minut. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie te motywy, wszystkie te sposoby ogrywania gryfu w poprzek, poprzek kątnej i wzdłuż gram na przykład 5 minut. Mija 5 minut, zmieniam ćwiczenie. Kluczem do sukcesu jest to, że zwiększamy tempo. Oczywiście ustawiamy sobie mikrofon. Mikrofon? Ten Wojta z Niemiec mówi. Metronom ustawiamy sobie. Metronom, nie jakiś inny wyraz. Ustawiamy sobie metronom. Na jedno uderzenie metronomu uderzamy jeden dźwięk. Tempo 60 będzie zabójczo nudne, więc chociażby można było zacząć od tempa 120. Na jedno uderzenie metronomu gramy jeden dźwięk. No, gramy na przykład 5 minut. Na jedno uderzenie metronomu gramy dwa dźwięki. Też może 5 minut możesz grać. Na jedno uderzenie metronomu grasz 3 dźwięki. O, no to już nieparzyście triolami gramy. Na jedno uderzenie metronomu grasz 4 dźwięki. Teraz można powiedzieć, że z wyjściowego tempa 120 zwiększyliśmy to tempo relatywnie 4 razy, grając 4 dźwięki na jedno uderzenie metronomu. Te 3 dźwięki, które nam na raz nam metronom nas prowadzi, na raz. A my musimy zagrać raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Pozostałe 3 dźwięki trzeba już umieć dołożyć, żeby one były równo, żeby one były w czasie raz, dwa, trzy, cztery, a nie raz, dwa, trzy, cztery. Równiusieńko ma być zagrane. I oczywiście jak Ci wychodzi dobrze, nie mylisz się w danym tempie, to zwiększasz tempo. Bezwzględne polecenie to jest zwiększenie tempo. O 10 uderzeń na minutę sobie zwiększaj tempo. O 10 BPM-ów sobie zwiększaj. To jest klucz do sukcesu. To jest taki też, ja to nazywam filar, mechaniczny ćwiczeń, gdzie nie skupiamy się na skali, nie skupiamy się na brzmieniu, nie skupiamy się na relacjach między dźwiękami, na tym, jaki to jest riff, czy jakieś inne coś. Po prostu gramy i ćwiczymy. Skupiamy się tylko i wyłącznie na rozgrzewaniu ręki. Niech ta ręka nabierze powera, niech ta ręka nabierze szybkości, a zajmiemy się też tym filarem praktyczno-teoretycznym, który łączy oczywiście ten mechaniczny, więc to oczywiście też będziemy robić, żeby nie powiedzieć, że tylko ćwiczę jakoś tutaj poruszkami. Więc tylko warunek jest taki, że zwiększamy tempo. Chodzi tutaj o to, żeby jak najbardziej skompresować w czasie, rozgrzewkę, jak najbardziej rozwinąć możliwości ręki. To tak jak jest na przykład na siłowni, prawda? Na siłowni nie podnosimy non-stop 5 kilo. Możemy podnosić 5 kilo na początku przez 5 minut, na drugi dzień przez 6 minut, później przez 7 minut, cały czas podnosimy te 5 kilo. Po roku będziemy mogli podnosić te 5 kilo przez godzinę, ale w zasadzie my chcemy iść do przodu, czyli my chcemy najpierw podnosić 5 kilo przez 5 minut, później 6 kilo przez 5 minut, 7, 8, zwiększamy, czyli zwiększamy ładunek. Tak samo tutaj z tempem, zwiększamy ten ładunek dla ręki. Więc ćwiczymy, długo się rozgadałem, motywacja krótka miała być. Ćwiczymy, pamiętaj, codziennie ćwiczymy. Do zobaczenia w następnych filmach.